się chłodnie zrobiło, to już się przejrzeje. I to jeśli chodzi o to jedno mydło, to by było tyle na tą chwilę. No i pytanie, miałam zrobić jeszcze z tym mydło afrykańskie z tej bazy, ale pokażę, jak zrobić jeszcze z tej przezroczystej bazy. Dosyć twarda ta baza jest, może w ten sposób mi się uda wykroić kawałek. Nie jest wygodny ten pojemnik. Wolę, jak jest tak w kawałku, można to nożem wyciąć. Tutaj się trochę sprawia trudności wydobycie tej bazy z tego pojemnika. Nie wiem, czy mi się to uda. No, udało mi się wydobyć tą przezroczystą bazę mydlaną. I ją również musimy rozpuścić. Myślę, że w mikrofali się też uda, ale ja nie mam mikrofali, więc pójdę na płytę to rozgrzać i wrócę, jak już będzie roztopione. Jesteśmy już, jest roztopiona ta transparentna baza mydlana. Ona troszeczkę od mieszania ma taką pianę białą, ale musicie mi uwierzyć, że to jest przezroczysta baza. I teraz wybierała sobie jakąś foremkę. I również, ja zrobię sobie to mydło lawendowe, więc wsypię sobie kwiaty lawendy do miseczki. I do tego mydła dodam fioletowy barwnik. Kilka kropel. Zobaczymy, jak on się to zabarwi. Ponieważ lawenda wiąże nam się z fioletowym kolorem. Ta transparentna baza już nie jest transparentna, już teraz ma nadany kolor. Mam jeszcze, nie wiem, czy to widać dobrze, zapach lawendowy. Dodamy też kilka kropel. No, tu wyleciało, nie wiem ile, około 5, 7. I ponownie, tak jak w poprzednim przypadku, wylewamy do foremki to mydło. Akurat tutaj mamy z naszym suszem lawendowym. Myślę, że będzie piękne mydło. Jeżeli nam się zrobią bąbelki, jakieś powietrze na tym mydełku, to wystarczy spryskać alkoholem, one znikną, ale tu sobie nie widzę, żeby aż tak się pokazały. Zostało mi trochę, to wleję też do tego małego pojemniczka, już bez suszu, bo nie mam. Resztę jeszcze tu doleję. I za chwilę po przerwie przejdziemy do tej bazy afrykańskiej. Jeszcze zobaczymy, co tam, z czego to będzie. Zobaczymy. Jesteśmy ponownie. Mam już czysty garnek na następne bydełko, więc wrzucę tą bazę mydła afrykańską. Jeszcze ponownie ją pokroję, żeby szybciej się rozpuściła. Tego mydła nie należy zagotowywać. Tak gdzieś 70 stopni rozpuszczania. No i idę rozpuścić i potem zobaczymy, co do tego mydła dodamy. No i jesteśmy już po rozpuszczeniu tej ciemnobrązowej bazy mydła afrykańskiego. I powiem, że nie było łatwo. Ta baza się najtrudniej rozpuściła, kiedy małe kawałki się już rozpuściły, duże jeszcze nie, więc rada taka na przyszłość, żeby te kawałeczki pokroić na mniej więcej równe części. Ponieważ ona ma taki brązowawy kolor, to ja już do środka nic nie będę wlewać. Natomiast chciałam dodać kilka kropli zapachu z drzewa herbacianego, które działa antybakteryjnie. Ma takie właściwości, więc wymieszam to wszystko i wleję może do takiej foremki, bo mam tego dosyć sporo. A może jednak dodam jaśminu kwiatki. No zobaczymy. Nie będzie ich za bardzo widać, ale wszystko nam akurat się tutaj zmieści i właśnie, jak to co mówiłam, że są bąbelki, bąbelki powietrza w takim spienionym mydełku, więc jeżeli pryśniemy jakimś alkoholem, no ja mam tu spirytus salicylowy, o, to przykadełko się tutaj zablokowało, to jeżeli przyszkamy, to te bąbelki znikają. Będzie, jak to zastygnie, będzie ładnie wyglądało. Ja tu teraz tymczasem trochę posprzątam, ogarnę, bo zrobił się mały rozgardiasz i jak zastygną mydełka, chociaż tamte, które pierwsze robiłam, już widać, że zastygają powoli, to pokażę na koniec, jak one wyglądają, jak z tych foremek powychodziły. Także przypomnę, przepis jest prosty, można
w sklepach internetowych teraz kupić taką bazę mydlaną bądź transparentną, bądź jakąś, może być właśnie tak jak była tutaj ta baza mydlana afrykańskie czarne mydło, ale jest, mam też taką bazę, która jest baza mydlana z masłem Shea. Także no, można sobie wybrać jakąś chce bazę, troszeczkę olejków eterycznych, barwniki można dodać naturalne, jeżeli nie mamy takich specjalistycznych. Wszystko co barwi, więc jakaś kurkuma, jak ktoś lubi to może papryka, nie wiem, a taka łagodna. No i jak ktoś lubi zapach mydełek, to zapachy jakieś eteryczne. Także na tą chwilę obecną to tyle, poczekamy na gotowe mydełka. No i finał. Niektóre nam już zastygły mydełka i powiem od razu tak, że z tych foremek silikonowych jest bardzo łatwo wyjąć takie mydełko. Po prostu ciach i jest gotowe. To akurat mydło jest bardziej sztywne, więc chyba dobrze wyjdzie bez problemu. Zobaczymy to, czy się zastygło, czy nam wyjdzie. Będzie problem. To jest ta baza transparentna, którą którą barwiliśmy na fioletowo. Już tak wygląda. Ta silikonowa, ale to jeszcze się na mnie zsiada. Natomiast chyba największy błąd zrobiłam z taką foremką. Jest nieelastyczna. Nie wiem, czy wyjmę z formy mydełko, no trochę dziwny kształt dostało. Trzeba będzie chyba się wspomóc nożem. No i już wiem, że chyba kształt nie będzie ładny. A chciałam, żeby wyszedł ładny, bo mówię, taka kwiatowa miseczka, więc chyba to nie za bardzo wyszło. No, faktycznie. Kształt to mydło ma nieładny, przez to, że ta foremka była nieelastyczna, ciężko było wyjąć to mydło. Niemniej jednak nadaje się do mycia. No kształt nie jest piękny. Tak przyznaje się, to moja wina. No i ta foremka, myślę, że jeszcze trochę poczekamy, bo według mnie to nie zastygło dobrze, więc zostawimy. I może już w następnym wejściu tylko zrobię zdjęcia tych mydełek, łącznie z tym, które wyjmę z tej foremki. No taka... Jakie foremki, takie mydełka wychodzą, moi drodzy. Także to jeszcze trochę poczekam, bo ostatnia chyba była robiona. Nie, ale jest jeszcze ciepła i jeszcze się nie da wyjąć, więc tak to wygląda. Już nie będę chyba następnych zdjęć robiła. Może w łazience? No, moi drodzy, tym sposobem dotarliśmy do łazienki. Wziąłem to najmniejsze mydełko, zobaczymy jak ono się zachowuje w wodzie. Trochę się pieni, nie za dużo. No. I po prostu myjemy ręce własnoręcznie zrobionym mydełkiem. Jeżeli ktoś nie, się zastanawia, po co się tak męczyć, to mówię po pierwsze, że to nie jest męczące, a po drugie jest duża satysfakcja umyć ręce własnoręcznie zrobionym mydełkiem. No, tyle byłoby w tym temacie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Następnym razem nie wiem, co zrobimy. Może kostki do toalety takie myjące. Zastanowię się.